Jasko, zostałeś zaproszony niedawno do wzięcia udziału w imprezie Piłkarze dla Najmłodszych. Zostałem zaproszony przez Jacka Gorczycę. Jest to impreza rzeczywiście przede wszystkim dla dzieci przedszkolnych. Jest to impreza zorganizowana na hali na Sząbierkach. Ja się bardzo cieszę, przyjąłem to z radością, bo zawsze bardzo chętny jestem do właśnie tego typu spotkań. Jest to impreza zorganizowana przez, jak już wcześniej powiedziałem, przez Jacka Gorczycę i będą tam zawodnicy, trenerzy praktycznie z wszystkich śląskich klubów, także bardzo się cieszę i czuję się zaszczycony, że mogę tam być. To spotkanie będzie w ten poniedziałek, tak? Tak, w poniedziałek o 10 zaczyna się impreza. Jest to impreza taka właśnie pod te dzieci, żeby je przede wszystkim zachęcić do tego, żeby uprawiali sport, piłkę nożną, żeby nie siedzieli przed komputerem, a nie daj Boże gdzieś tam przed sklepami i rojbrowali, no po śląsku mówiąc. Chciałem też zapytać o sprawę twojej kariery trenerskiej. W ostatnich wywiadach powiedziałeś, że gdy pytali ciebie, czy nie żal ci, że już nie grasz, powiedziałeś, że to siedzenie na ławce trenerskiej zaczęło ci się podobać. Jakie kroki przedsięwziąłeś w tym kierunku? To na pewno są jakieś licencje, kursy? Jak to wszystko wygląda? Co może zrobić piłkarz już taki po zakończeniu kariery na boisku właśnie w tym kierunku kariery trenerskiej? No, czy mi jest żal? No, żal mi zawsze będzie, bo piłka nożna zawsze towarzyszyła mi praktycznie od samego początku. Piłka, piłka, tylko piłka, a przede wszystkim granie w piłkę. To była podstawowa rzecz. No niestety, no, gdzieś ten czas w jakikolwiek tam sposób i zostało to przerwane. W tej chwili skupiam się tylko i wyłącznie na trenerce. Rzeczywiście w tej chwili jestem na kursie. W czerwcu będę kończył drugi etap tego kursu, także jest to już w pewnym sensie taki etap, który gdzieś tam wprowadza mnie dosyć mocno w tą trenerkę. Myślę, że od czerwca zaczynam kolejny kurs i w najbliższym czasie już powinienem być pełnowartościowym trenerem. Sympatycy Polonii widzieliby cię na miejscu drugiego trenera, jeżeli nawet nie pierwszego trenera Polonii Bytom. A nie wiem, czy czasem już nie jestem drugim trenerem. Wiem, że tutaj cały czas współpracuję, zarówno wcześniej z trenerem Szatałowem, teraz z trenerem Urbanem, także o nazwę to jest nieistotne. Tutaj ja nie będę się sprzeczał, czy tam drugi trener, czy asystent. Tak. Oczywiście to nie jest istotne. Ja jestem człowiekiem ambitnym i z pewnością wcześniej czy później będę się starał, żeby zostać tym pierwszym trenerem. Nie wiem, czy w Polonii, czy gdzie indziej, bo wiadomo, że zawód trenerski zwykle płata różne figle. Można być tutaj, a można być gdzie indziej, także no zobaczymy, no czas pokaże. To wszystko wymaga oczywiście uzyskania licencji UEFA i związane jest również z różnymi stażami. Mniej więcej czasowo już myślałeś na ten temat i kiedy to chcesz wszystko zakończyć? No tak, no o staży, a raczej nie będzie problemu. W tej chwili gdzieś tam jest załatwiany staż za granicą. Mam blisko gdzieś wyjechać tutaj do Banika Ostrawa, jest tam wszystko pozałatwiane, mam wielu znajomych. Teraz będzie przerwa w rozgrywkach, także będę miał na to czas, żeby troszeczkę pojeździć, pozwiedzać, popatrzeć, poduczyć się troszeczkę. Także myślę, że to będzie taki najlepszy czas w tej chwili.